jakich obszarach możemy upatrywać poprawy efektywności tego biznesu, który stanowi domenę banków spółdzielczych? Wydaje mi się, że w obszarze bankowości transakcyjnej, która jest coraz istotniejszą częścią działalności wszystkich banków, nie tylko banków spółdzielczych, bankowość spółdzielcza powinna się skoncentrować na rozwoju biznesu i tak jak dotychczas wdrażać nowe rozwiązania. W obszarze płatności wydaje się, że mamy do czynienia z takimi trzema kategoriami spraw, które wymagają w tej chwili szczególnej uwagi. Pierwsza to dynamiczny rozwój płatności natychmiastowych. I tutaj z naszym rozwiązaniem Express Elixir wychodzimy naprzeciw tym potrzebom banków. Jest to trend, który już trwa od kilku lat i widzimy wyraźnie, że coraz więcej klientów oczekuje tego typu płatności. Drugie to są to płatności mobilne i tutaj Krajowa Izba Rozliczeniowa współpracuje z firmą Polski Standard Płatności nad wdrożeniem rozwiązania dla całego sektora bankowego. Warto w tym kontekście wspomnieć, że w ramach tego rozwiązania system Express Elixir będzie wykorzystany do rozliczania płatności typu P2P, które będą stanowić istotną część oferty w tym zakresie. No i wreszcie temat znaczącego spadku poziomu interchange w Polsce, który stanowi duże wyzwanie dla wszystkich banków, także dla banków spółdzielczych. Tutaj warto wspomnieć o tym, że Krajowa Izba Rozliczeniowa prowadzi pracę nad wdrożeniem rozwiązania do autoryzacji rozliczeń systemów płatności kartowych, tych, które w tej chwili w Polsce są, czyli Visa i Mastercard.